Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE800. W tym filmie omówię i pokażę Wam najbardziej podstawowe parametry, które zawsze musimy zapisać w pamięci przemiennika częstotliwości. Omówię również wszystkie zmienne, które należy zczytać z tabliczki znamionowej silnika. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Zanim przejdziemy do opisu tabliczki silnika i samego procesu parametryzacji, dosłownie dwa słowa na temat algorytmu sterowania. W lekcji numer 12 omawiam i porównuję dwa główne algorytmy sterowania silnikiem – skalarny oraz wektorowy. W zależności od wyboru, czasami będzie trzeba wpisać więcej zmiennych elektrycznych silnika, a czasami mniej. Niemniej jednak w tej lekcji omówimy wszystkie parametry związane z tabliczką silnika. Jest to operacja podstawowa i niezbędna do prawidłowej kontroli silnika przez nasz przemiennik. Na ekranie widzicie tabliczkę znamionową silnika, który wchodzi w skład naszego zestawu testowego. Zawsze powinniśmy sprawdzać tabliczkę znamionową silnika, zarówno podczas doboru przemiennika, jak i przed jego parametryzacją. Kolejno na tabliczce znajdują się. Przede wszystkim widzimy podwójne dane znamionowe. Z lewej dane odnoszą się do częstotliwości znamionowej 50 Hz, z prawej zaś do częstotliwości 60 Hz. Skupimy się na danych dla częstotliwości znamionowej 50 Hz. Częstotliwość znamionowa to ta zmienna, którą sprawdzamy zawsze. Szczególnie podczas działania napędu w trybie skalarnym UDOF. Częstotliwość znamionowa to dla przemiennika częstotliwość załomu, to jest momentu podawania pełnego napięcia na stojan silnika. Następny zapis to nazwa modelu naszego silnika. Następnie sprawność. Ten parametr określa, ile energii elektrycznej pobranej z sieci silnik zamienia na pracę obrotu wału silnika. Widzimy również klasę sprawności IE2. Moc. Jest to moc czynna podana w kilowatach. Napięcie w odniesieniu do sposobu połączenia stojana. I tak, łącząc stojan silnika w trójkąt, podajemy napięcie 3×230 VAC. Łącząc stojan silnika w gwiazdę, podajemy napięcie 3×400 VAC. Prąd znamionowy. Znowu odnosimy się do sposobu połączenia stojana. Przy połączeniu w trójkąt wynosi on 2,85 A, a przy połączeniu w gwiazdę 1,65 A. Prędkość znamionowa. Przeliczamy ją wedle formuły RPM równa się 60 razy częstotliwość znamionowa podzielone przez liczbę par biegunów silnika. I tak dla jednej pary biegunów otrzymujemy prędkość 3000 RPM, dla dwóch par 1500 RPM i tak dalej. Dlatego przeważnie w przemienniku wpisujemy tylko liczbę biegunów. Przemiennik sam przelicza częstotliwość na RPM wedle właśnie tej formuły. Prąd znamionowy to najważniejszy parametr, gdyż wartość znamionowa prądu brana jest jako podstawa do wszelkich zabezpieczeń. Współczynnik mocy, czyli tak zwany cosinus phi, określa, ile mocy biernej pożytkujemy podczas pracy z silnikiem. Pamiętajcie, że podczas pracy z przemiennikiem ten współczynnik mocy jest przeważnie większy. Wpiszemy teraz moc znamionową, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, częstotliwość znamionową oraz prędkość znamionową do pamięci przemiennika. Prąd znamionowy wpisujemy w parametrze PR09. Moc znamionową wpisujemy w parametrze PR80. Liczbę biegunów naszego silnika wpisujemy w parametrze PR81. Napięcie znamionowe wpisujemy w parametrze PR83. Częstotliwość znamionową wpisujemy w parametrze PR84.
możemy teraz przetestować działanie naszego silnika. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Zawsze sprawdzaj tabliczkę znamionową silnika. Zawsze wpisuj do pamięci przemiennika moc znamionową, prąd znamionowy, napięcie znamionowe oraz częstotliwość znamionową silnika. Kontrola silnika bez wpisania danych z tabliczki silnika może być nieprawidłowa. Szczególnie tyczy się to trybu wektorowego. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnej lekcji.